Siemanko, ludziska, z tej strony Mecy i witam was w kolejnym odcinku, może już ostatnim z retro kariery Borussia Dortmund w FIFA 14. Borussia Mönchengladbach i Bayern Monachium. Finał Pucharu Niemiec i finał Ligi Mistrzów to spotkania, które dzisiaj nas czekają. Zobaczymy, jak nam pójdzie wszystko albo nic. Przekonamy się, jak będzie. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Niestety Royce jest kontuzjowany, ale zagrajmy dla niego i zdobądźmy te trofea. Zaczynamy pierwsze spotkanie. Wznawiamy grę od środka. Lewandowski wycofuje piłkę do Hummelsa. Mats Hummels pośle daleką piłkę. Precyzyjne zagranie. Błąd Ter Stegena, czy będzie 1-0? Tak jest. Kuriozalne trafienie, ale jakżeż piękne. To się nie zdarza na co dzień. Nie pamiętam już, kiedy taką bramkę zdobyłem. FIFA 14. This is beautiful game. Co za strzał Hummelsa. Ale też Ter Stegen w tej sytuacji zdecydowanie się nie popisał. Wielki błąd Niemca. Dobrze się tutaj gracz Borussii Mönchengladbach chciał przedrzeć, ale mu to nie wyszło. I barbo do Lewandowskiego. Lewandowski wysoko nad poprzeczką. Tego strzału na długo na pewno nie zapamięta. Dobrze El Shaarawy zagrał do środka. Guarin ma sporo miejsca i czasu. Dogrywa do Lewandowskiego. Lewandowski kontra Wendt. Jeszcze przedarł się tam. I barbo dograł Lewandowski. Gdyby i barbo uderzał, efekt mógł być zdecydowanie lepszy niż przy tym wycofaniu. Rafael precyzyjnie do Kruse. Kryzę kontra Hummels. Czy Niemiec wygra ten pojedynek? No dwóch Niemców w sumie, no to któryś musiał wygrać, a tutaj niecelny strzał Rafaela. No i za moment Weidenfeller wznowi grę z 5 metra. Arango, dobrze Wenezuelczyk do De Jonga. Jeszcze tutaj Arango, czy dogra na pole karne? Zobaczmy. Tańczy w polu karnym Hummels, ale Weidenfeller na szczęście łapie tą piłkę. Było niebezpiecznie. Wznawiamy od autu, jest tutaj Hummels, odskoczyła mu piłka, Kryzę ładnie się tutaj przedarł, uderzył i od pleców Weidenfellera piłka wpada do bramki. To jest naprawdę mecz kuriozalnych trafień. Aż się boję, co będzie dalej. Dobrze tutaj Rafael zagrał do De Jonga, De Jong wypuszcza Kryzę. Ten ma sytuację, El Shaarawy na szczęście interweniował. Co za interwencja Włocha. Niesamowicie to zrobił Błaszczykowski. Jeszcze zagranie do Mkhitaryana. Henryk Mkhitaryan napędza naszą akcję ofensywną. Dograł do Guarina. Freddy Guarin poczekał na Ibarbo. Wiktor Ibarbo może dogrywać w pole karne. Ibarbo zatrzymał się, ma Lewandowskiego. Lewandowski! I niestety chybił celu. Zabrakło kilku centymetrów do szczęścia. Dobrze Szaka, Rafael. Zastanawia się, co zrobić w tej sytuacji. Zwleka Brazylijczyk z podaniem. Indywidualna akcja. Jeszcze Hermanowi odskoczyła piłka, nie koniec, Janczkę. Czy dogra na pole karne? Tak jest, ale Weidenfeller uprzedza De Jonga. Co za interwencja z poświęceniem. Jeszcze tutaj był faulowany, więc wznowiliśmy grę od rzutu wolnego, ale cały czas w natarciu Borussia Mönchengladbach. De Jong, Kryzę, ładnie do De Jonga. Sytuacja bramkowa, Weidenfeller. Co za interwencja, jeszcze jedna. To jest bramkarz klasy światowej, Hatem Ben Arfa. Zagranie do Mkhitaryana, Mkhitaryan do Lewandowskiego. Lewandowski, jeszcze Benteke za granicą Mkhitaryana. Czy będzie bramka na 2-1? To może być piłka meczowa, którą wykorzystuje Ormianin. 2-1, 83 minuta. Cóż za finalizacja. I koniec tego spotkania. Gol Mkhitaryana był decydujący. Wygrywamy 2-1 z Borussią Mönchengladbach. Był to mecz naprawdę kuriozalnych trafień. Najpierw gol z ponad połowy boiska w wykonaniu Hummelsa, a potem piłka od pleców bramkarza odbiła się do bramki. Aż mi to zawsze takie coś przypomina mecz Polska-Portugalia, gdzie Krzynówek uderzył. No i interweniujący tam bodajże Ricardo wpakował sobie piłkę do bramki. Najważniejszy jest nasz triumf, tutaj piłka leci po zagraniu naszego obrońcy. No i potem wiadomo, jak to się skończyło. Oddaliśmy jeden celny strzał, więc to dogranie Hummelsa nawet nie było zaliczone jako celny strzał. Można i tak. No bo w sumie to nie było zrobione za pomocą przycisku strzału, więc mogła gra to tak zinterpretować. Graczem meczu Mkhitaryan, który godnie zastąpił Marco Reusa, który niech jak najszybciej wraca do zdrowia. Przechodzimy dalej. Puchar Niemiec w naszych rękach. No i to jest najistotniejsze w tej całej sytuacji. Teraz chcemy jeszcze dołożyć do tego Ligę Mistrzów. Ale czy to nam się uda? Przekonamy się już niebawem. Jeszcze statystyki. Kryzę najlepszym strzelcem, drugie miejsce m.in. Morawka i Drazana. Najwięcej asyst Hanke, Meyer, Lewandowski, Baumgartlinger i inni. Weidenfeller i Ter Stegen najwięcej czystych kąt. No powiedzmy sobie szczerze, finał to nie był ich, znaczy to był większy popis na pewno Romana, bo tam trochę obronił, ale Ter Stegen się nie popisał. A teraz rozpoczynamy finał Ligi Mistrzów.
Dobrze, Mkhitaryan napędza tą akcję, Zagrindo i Barbo. Praktycznie może być sytuacja 2 na 1. Wiktor i Barbo nie podawał i Neuer to obronił. A trzeba było dograć do Lewandowskiego i Barbo dwukrotnie się pomylił. A powinien dać nam prowadzenie. Dobrze, tutaj Suarez napędza akcję Bayernu. Luis Suarez podaje do Alaby. Dawid Alaba w polu karnym, powstrzymany przez Piszczka. Jeszcze Subotić na spokojnie chciał tutaj podać, ale zrobił to fatalnie. Gece dobrze się obrócił, jest już w polu karnym. Jeszcze Suarez zablokowany. Ależ nasi obrońcy grają z poświęceniem. Thomas Müller. Dobrze, tutaj zagrał do boku Bastian Schweinsteiger. Müller na pewno nastąpi dośrodkowanie. Innego wyjścia nie ma, jeszcze odegranie. Rankowicz. Jest Alaba! I Weidenfeller odprowadził tą piłkę, bo gdyby leciała w bramkę, prawdopodobnie byłby bez szans. Mkhitaryan dobrze bawi się piłką. Mkhitaryan stracił ją na moment, ale mają i Barbo. Wiktor i Barbo w polu karnym zaczyna swój taniec, jest blokowany. Nie ma dobitki i dobra postawa obrońców Bayernu. Jeszcze Mats to zgarnął. Tym razem nie uderzał na bramkę, a szkoda. Błaszczykowski podanie do Piszczka. Łukasz Piszczek przedarł się. Co wymyśli w tej sytuacji? Dograł Lewandowski, niestety Dante. Popisał się spektakularną paradą w obronie. I mamy tylko i wyłącznie rzut rożny. Tutaj ładnie Suarez. Dogrywa do Götze Mario Götze. Centymetry, centymetry dzieliły Bayern od szczęścia. Dobrze, El Shaarawy. Zagranie do Lewandowskiego. Robert! I broni to Manuel Neuer. Subotić, Mkhitaryan. Precyzja, czy będzie w tym momencie? No niestety nie, ale przynajmniej będzie okazja przeprowadzić zmiany. Robimy od razu potrójną, nie ma się co bawić. Wpuszczamy świeże siły, może coś zmienią. Dobrze, tutaj Benteke, kontrola piłki, Lewandowski. Jest już dogrywka, Robert Lewandowski przedarł się. Niech tylko dośrodkuje, a Benteke niestety nie zdobędzie bramki, bo Neuer broni fantastycznie. Rozpoczynamy drugą połowę dogrywki. Mats, zrób to co z Borussią Mönchengladbach. Mats Hummels, dalekie zagranie. Lewandowski próbuje lobować Neuera, ale ten to broni. No, niestety Neuer nie popełnił takiego błędu jak Ter Stegen. I jeszcze mamy rzut rożny. Schmelzer wznawia grę. Subotić! I spokojnie broni to Neuer, łapiąc tą piłkę do koszyczka. Dobrze, tutaj Mkhitaryan opanował tą piłkę. Lewandowski, Piszczek. Odgrywa do Błaszczykowskiego, fenomenalna akcja Polaków. Kuba Błaszczykowski, Robert Lewandowski, polskie trio odpaliło Łogiń i zdobyło bramkę w najważniejszym momencie tego spotkania. I ta bramka jest na wagę Ligi Mistrzów. Triumfujemy, pokonując Bayern Monachium w pełni zasłużenie w wielkim finale 1-0. Trójkowa akcja Polaków. Piszczek, Błaszczykowski i Lewandowski dają nam zwycięstwo. Mieliśmy też mnóstwo okazji w tym spotkaniu, mogliśmy szybciej je rozstrzygnąć na swoją korzyść, ale lepiej późno niż wcale. Tutaj widzicie statystyki, pełna dominacja Borussii i zasłużyliśmy na Ligę Mistrzów w tym sezonie. Mats, piłkarzem tego spotkania. No powiedzmy sobie szczerze, w ostatnich dwóch meczach spisał się po prostu nieziemsko i warto mieć takiego obrońcę, bo on może góry przenosić. Przechodzimy dalej. No i zobaczymy sobie, że jesteśmy oficjalnym triumfatorem tych jakżeż prestiżowych rozgrywek. No i co nam pozostało jeszcze? Na pewno zobaczymy sobie statystyki indywidualne. Jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów, Schweinsteiger królem strzelców miał jakiś chłop ewidentnie sezon życia. Ribery najwięcej asyst, najwięcej czystych kąt, Weidenfeller. Bayern w wielu statystykach indywidualnych królował, ale to my ostatecznie wznosimy puchar do góry. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład na koniec tej kariery. Myślę, że wygląda naprawdę dobrze. Szkoda oczywiście kontuzji Marco Reusa, ale niestety kibice już do tego przywykli, że w pewnym momencie Marco Reus musi się wysypać, bo niestety tego piłkarza przez całą karierę prześladują kontuzje. Bardzo szkoda, no bo mógłby zdecydowanie więcej wycisnąć, a mimo wszystko i tak gra w bardzo dobrym klubie, więc nie do końca go tak zatrzymały, bo jednak Borussia to jest klub, w którym można spokojnie o coś tam powalczyć. No może nie w prawdziwym życiu o Mistrzostwa Niemiec, ale o czołowe miejsca w Bundeslidze na pewno. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie były występy poszczególnych piłkarzy, ile bramek, ile asyst, etc. Jeśli was ktoś konkretnie interesuje, to w danym momencie możecie sobie zatrzymać na spokojnie filmik i przejrzeć statystyki piłkarza. No tutaj widzimy naszych gwiazdorów, Lewandowski między innymi i Barbo. Hoffmann zagrał też jedno przynajmniej dobre spotkanie. Benteke w sumie mnie zawiódł, spodziewałem się po nim zdecydowanie więcej.
na przykład ta główka w finale Ligi Mistrzów, to powinno zakończyć się golem. No niestety, Neuer na spokojnie go powstrzymał. No i Lewandowski, Piszczek i Błaszczykowski musieli ratować sytuację. Ale to jest piękne zwieńczenie tej kariery, że po akcji trójki Polaków zdobyliśmy gola na wagę Ligi Mistrzów. Jak widać, pokazali polską moc, dzięki czemu ostatecznie triumfowaliśmy w rozgrywkach Ligi Mistrzów, wcześniej oczywiście zdobywając Mistrzostwo Niemiec i dokładając Puchar Niemiec. A kto wygrał w ogóle w Lidze Europy, bo to też jest interesujące? Tottenham. No i nie można się z nich już śmiać, że nic nie mają w gablocie, pokonali Udinese w wielkim finale, a my zdobyliśmy Bundesligę, do tego oczywiście Puchar Niemiec, no i co najistotniejsze, Ligę Mistrzów. I to był sezon zdecydowanie należący do Borussii Dortmund. A jeśli chodzi o tą karierę, to by było na tyle. Od prawdopodobnie piątku, bo myślę, że znowu zrobię live w sobotę, no bo jednak Liga Mistrzów gra w piątek wieczorem, a takich spotkań, wiecie, nie można omijać, to pewnie w piątek zadebiutuje na kanale nowa seria. Tym razem ja wybieram, będzie to, mogę zdradzić, seria z FIFA 20, ale więcej szczegółów tutaj nie będę mówił. Przekonacie się, co to będzie w piątek, ale mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. A jeśli chodzi o tą karierę, to bardzo dziękuję wam za jej oglądanie. Może jeśli chodzi o wyświetlenia, nie było tutaj jakoś nieziemsko dużo, ale zawsze cieszy każde wyświetlenie. No i co? I widzimy się w następnej serii. Trzymajcie się i do usłyszenia już w nowych produkcjach.